Gratulacje. Łatwo nie było. Musieliście drżeć o ten awans do, no właściwie do ostatniej minuty. No tak, wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy tutaj na ciężki teren i przyjeżdżaliśmy tutaj po prostu z nadzieją, że wygramy ten mecz i walczyliśmy do ostatniej minuty. Mieliśmy swoje sytuacje i myślę, że w tej drugiej połowie przeważaliśmy cały czas, staraliśmy być na połowie przeciwnika, dochodziliśmy do sytuacji, no nie udało się wygrać, no ale na szczęście Lana też nie wygrywa i awansujemy. No. Sezon mieliśmy bardzo dobry, więc zasłużyliśmy na to. A ten słabszy mecz był spowodowany tym ciężarem, jaki no mieliście na plecach, bo wiadomo, jaka była stawka tego spotkania. No tak, no każdy miał z tyłu głowy to, że gramy tak naprawdę o awans. Jeden mecz, no można powiedzieć w cudzysłowie jeden mecz, no bo ten mecz, zwycięstwo tutaj dawało nam bezpośrednio awans. W przypadku remisu taki jak był, to musieliśmy właśnie oglądać się na innych. No szkoda, że po prostu sami nie wygraliśmy, ale no awansujemy, no teraz tylko zostaje nam się cieszyć i tyle. Sprawiliście mega sensację, bo no nikt nie stawiał przed rozpoczęciem rozgrywek, że będziecie w tej puli drużyn, która awansuje do pierwszej ligi. No myślę, że na początku nikt tutaj by nas nie wstawiał, że awansujemy, ale my krok po kroku, powolutku sobie zbieraliśmy te punkty i moim zdaniem mieliśmy mega dobry sezon. Ta forma nasza była taka stała, można powiedzieć. Jakieś małe potknięcia, wiadomo, się zdarzały, ale jednak punktowaliśmy z meczu na mecz. To powiedz, w czym tkwi siła Bełchatowa? To jest kolektyw, to jest trener? Myślę, że wszystko tutaj miało duży wpływ, zaczynając od trenera, od sztabu, od właśnie przygotowania nas do ligi, ale kończąc na drużynie, która naprawdę jest mega, mega, stworzyliśmy tutaj taki kolektyw, który naprawdę dobrze się dogadujemy i na treningu, i poza treningiem. I myślę, że właśnie to też było widać, że każdy za każdego skoczy tak naprawdę w ogień i widać było to na boisku. To co, teraz zasłużony wypoczynek? No myślę, że tak. Teraz każdy aż lepiej będzie jechał na te swoje wakacje i tylko teraz się cieszyć z tego, co zrobiliśmy, bo każdy na pewno jest w szoku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulacje.